9618 zł. Chodzi tutaj o te grunty, które zostały przejęte pod budowę drogi przy właśnie kompleksie edukacyjnym w Gomulinie. No i tu, proszę Państwa, konsekwencja planów miejscowych. Trzeba się liczyć z tym, że dalej te podziały będą wykonywane przez właścicieli, bo to się odbywa na wniosek właściciela. Jeżeli na gruncie tego właściciela jest zarysowana droga, czyli już w tym podziale ten właściciel musi tą drogę uwzględnić i w momencie zatwierdzenia tego podziału geodezyjnego gmina staje się właścicielem tego gruntu i od tego momentu już musi wypłacać odszkodowanie. Także z tymi planami miejscowymi, proszę Państwa, trzeba naprawdę zrobić stop, bo jest ich dużo i trzeba się liczyć z tym, że konsekwencją są odszkodowania. Te grunty trzeba po prostu płacić. Oczywiście ja tutaj prowadzę negocjacje cały czas. Jest tam tak zwana opłata adiacencka, którą możemy naliczać, nie musimy, ale ja ją uwzględniam właśnie przy negocjacjach i zazwyczaj obniżam o podobną wartość tej opłaty. Ludzie się na to godzą, my w ślad za tym zobowiązujemy się do nienaliczania tej opłaty adiacenckiej. Panie Wójcie, przepraszam, w których działkach Pan mówił przy ulicy Szkolnej? W Gomulinie. Przy ulicy Szkolna, czy to jest Szkolna? O Brzozowej. Ja jestem Brzozowej. No właśnie, bo mówię, no. Tam, gdzie jest plan miejscowy, gdzie jest teren przeznaczony pod zabudowę jednorodziny. Proszę. Mieszkańcy Gomulina i Majtowa, także no, tą wycenę zrobiliśmy, no i wyszło łącznie blisko 40 tysięcy złotych. I sukcesywnie wypłacamy. Dalej właśnie wydaliśmy jedną decyzję nakazującą na miejscowości Glina, bo to referat gospodarki komunalnej, który się tym zajmuje. No i dalej chyba to wszystkim powiedziałem, o Wlędzie. Cały czas monitorujemy. Stajemy się troszeczkę tacy nadgorliwi, nieprzyjemni dla mieszkańców Krzyżanowa, Gminy Siomki, bo cały czas tutaj próbujemy wyegzekwować właśnie te przyłącza. I jeszcze miałem tu właśnie jeszcze zakres prac związany z reprezentacją, czyli proszę Państwa, w tym czasie odbyło się spotkanie z sołtysami, gdzie tradycyjnie omówiliśmy realizację budżetu, plany na przyszłość. Oczywiście wzięliśmy pod uwagę różnego rodzaju sugestie, propozycje sołtysów i to, co można powiedzieć, już się zdecydowało, co było wynikiem tego spotkania, czy efektem tego spotkania. Dokonaliśmy wyboru miejscowości pod dożynki gminy i w tym roku te dożynki odbędą się w miejscowości Bogdana. Oczywiście były propozycje w innych miejscowościach, ale proszę Państwa, musieliśmy tutaj wspólnie z Panią Dyrektor rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw, bo przy tego typu uroczystości musi być świątynia, musi być jakieś tam miejsce odpowiednie, jakieś tam zaplecze, ta droga ma nie za długa droga na ten korowód dożynkowy. Tu bardzo prosiła o zorganizowanie dożynek Pani Sołtys, nowa Pani Sołtys w Wieżowie. No ale trzeba było to zrobić na prywatnym gruncie i tak jak mi tutaj jakby prosiła Pani Dyrektor Goku, żeby nie organizować z tego względu, że zaplecze kuchenne no niestety jest niewystarczające. Natomiast z drugiej strony no, mamy tyle tych własnych obiektów, działek, placów, świetlic, także no, chyba nie ma zasadności, żeby korzystać z prywatnego gruntu. No i taki wybór. Wiadomo, że wszyscy nie będą się cieszyć. Jak się wybierze, zawsze będzie dla jakiejś... Albo źle, albo dobrze. I również w tym okresie odbyła się sprawa, kolejna sprawa sądowa w sprawie tak zwanego subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko inspektorowi nadzoru
kompleksu edukacyjnego. Na razie werdyktu nie ma, oczywiście przeszukiwanie świadków. Następny termin ustalony jest na 9 września i również w tym czasie odbyło się święto policji, gdzie uczestniczyłem. Na tym święcie oczywiście awansowano wielu policjantów i zaskakująca informacja, obecna pani komendant, gdzie jeszcze się nie wprowadziłem do pamięci nazwiska dobrze, od papiernika odchodzi, jeszcze dobrze się nie zaklimatyzowała, już odchodzi. To jako powiatowy. Miejski. Tak, awansowała na zastępcę wojewódzkiego komendanta, natomiast komendantem miejskim w Piotrkowie i znowu myślę zostanie obecny komendant komisariatu w Wolborzu. Ciekło mi nazwisko w tym momencie. Także tyle z mojej strony. Jeżeli są pytania. Czy są pytania dotyczące sprawozdania pana? No, proszę bardzo, pani Dorkowska. Panie wójcie, pan tutaj wspomniał w swoich zarządzeniach, że było koszenie placu i tak dalej. No może było. Ja mam zdjęcia, chodzi mi cały czas o ten skwerek za kościołem i o tą morderczą pracę tam wykonaną na tym skwerku i o naprawę tego pomnika. To jest naprawdę żenujące, kiedy my wydajemy grube pieniądze na domy ludowe, a nie możemy zadbać o miejsca pamięci narodowej. Ja proszę to od początku kadencji, jak się był trzeci rok, cały czas mi się tłumaczy, że to jest miejsce nie nasze, należące do powiatu. Ja rozmawiałam w tej sprawie z zastępcą pana starosty i pan starosta mi wyjaśnił, że jak najbardziej jest to teren należący do starostwa, ale starostwo nie jest zobligowane do porządku czy do dbania o miejsca, gdzie są zlokalizowane pomniki miejsca pamięci narodowej. To należy do gminy i gmina powinna wystąpić o skomunalizowanie tego terenu. Ale na dzień dzisiejszy niestety pan sekretarz mi obiecywał, że już na dzień dzisiejszy nic w tej sprawie nie jest zrobione, bo ja się dopytywałam. Ta działka w dalszym ciągu nie jest ujęta w planie celem skomunalizowania tej działki. Nie będzie, ponieważ skarb państwa przejął to i nadal zakończyło się postępowanie. Skarb państwa przejął to na zasadzie zasiedzenia i w tej chwili nie możemy jej skomunalizować. I zarządcą jest starosta. Zarządcą jest starosta. I o wszystkie naniesienia. Czekaliśmy na wypowiadałość. Czyli co? Czyli rozumiem, że pan starosta powinien przyjechać, wyremontować ten pomnik, zadbać o koszenie, o sprzątanie. No panie wójcie, przecież to są mieszkańcy Woli Krzysztoforskiej, którzy polegli podczas II wojny światowej. To starostwa będzie nam tutaj sprzątał. Starostwa nie jest Woli. Wiadomo, że tu nie przyjdzie, nic tu nie będzie robił. Ale w końcu pani przewodnicząca, to starostwo to też ma do wykonania. Jak to jest zadbane? Czy nie? No. Nie wiem, ale my jesteśmy tu, przede wszystkim tu jesteśmy blisko. Pani przewodnicząca, niech pani nie upraszcza tego. Ja nie upraszcza. Ścisły podział zadań dla samorządu gminnego i dla samorządu powiatowego. Nawet dlaczego do tej pory, żeśmy nie wystąpili z wnioskiem o skomunalizowanie tego terenu? Wystąpiliśmy. Ale kiedy, panie sekretarzu? Bardzo, właśnie 3 lata temu. I to tak długo trwało. Tak długo trwało? Ale oczywiście, no, jeżeli pani chce zapoznać się szczegółami, proszę do Rady Gospodarki Komunalnej. I wszystko będzie pani wyjaśnić. No ja sprawdzę, ja wiem, że na dzień dzisiejszy nikt nie występował o skomunalizowanie tej sprawy. Skarb państwa po prostu przejął to, czyli starostwo, na zasadzie zasiedzenia i w tej chwili nie można tego skomunalizować. Dobrze. Nie, no mam jeszcze. Chodzi mi też jeszcze o pomnik. Ale żeśmy trochę tam podreperowali. No to nie, panie sekretarz. Trochę podreperowaliśmy. Pani przewodnicząca, chwilę, powoli. Pani przewodnicząca. Nas tutaj obowiązują pewne reguły. To nie jest na zasadzie widzimy się, to nie jest na zasadzie, bo tak będzie lepiej, czy tak będzie gorzej, tylko my musimy prowadzić postępowanie zgodnie z przepisami prawa. I w zakresie wydawania pieniędzy publicznej tu nas obowiązuje dyscyplina. To nie jest tak, że my sobie możemy wydawać na prawo, na lewo, bo oczywiście pani za to nie będzie odpowiadać, tylko wójt.
I oczywiście zamierzamy, tutaj pan sekretarz, prosiłem pana sekretarza, żeby w szczegółach ten temat omówił i prowadził rozmowy z przedstawicielem wojewody, żeby dać nam dotację właśnie na ten pomnik. Ale nie jest ten pomnik w zarządzie gminy. I teraz pani przewodnicząca, z jednej strony pani będzie mówić tak, a jak przyjdzie do kontroli, gdzie trzeba będzie sprawdzać, gdzie trzeba będzie sprawdzać zasadność wydania pieniędzy, no to wtedy będzie to niezgodnie z jakimś zapisem. My takie działania oczywiście podjęliśmy. Pan sekretarz również niech opowie, jak przebiegała rozmowa z przedstawicielem wojewody w zakresie uzyskania dotacji na odnowienie tego pomnika. Oczywiście kosmetykę wykonaliśmy, ale powiem głośno. Narażam się, ale nie powinniśmy. No nie wiem. No to pytam się. Pani nie wie. To jest rzeczywiście, nie można żeby to przeszło na podzarząd gminy. Ale dwa razy pan sekretarz pani mówił, że nie można tego skomunalizować, bo procedurę rozpoczęliśmy, dokumenty są w referacie, nie można z tego skomunalizować z tego względu, że już doszło do zasiedzenia przez Skarb Państwa i zgodnie z przepisami zarządcą takich gruntów jest starosta. Chodzi mi o sprzątanie przystanków. Z jaką częstotliwością są sprzątane? Bo ten wywoli to już zaraz. Proszę Pani, ja chciałem Pani powiedzieć, że może by ustawić to w ten sposób, ponieważ przyjechałem niedawno tą ulicą działkową, którą sponsorował nasz protektor. I zauważcie Państwo, na skrzyżowaniu jest tam znak z napisem ulic. Ktoś jakiś, no nie wiem, to chyba jakiś zwyrodnialec wszedł na drabinę, bo inaczej tego nie mógł, wykręcił ten znak we wszystkie strony. Zrobiliśmy zdjęcie, zrobiłem jeszcze więcej zdjęć z terenu gminy, również w miejscowości Wolaczkowska, umieścimy to w gazetce. Proszę Państwa, my sobie z tym nie poradzimy. Może byście Państwo jako radni zorganizowali zebranie ze społeczeństwem, kto za to wszystko płaci, może w jakiś sposób by przemówiło to do społeczeństwa. Szkoli się różnego rodzaju czas na takie nie do końca oczywiste i polityczne sprawy, a może tu akurat trzeba w tym kierunku, żebyście Państwo nam to mogli umożliwić wychowanie wspólnie społeczeństwa. I to cały czas pani tylko nas o te przystanki, No pan wójcie powiedział, że posprząta się dziś, za chwilę już to samo. Ale jeżeli jest cały święty i firma, która bierze za to pieniądze, to też niech odpowiada i niech to robi dobrze. Ile można wydawać na to środki? Ile można zaangażować ludzi? Sprzątanie jest przyjaźń tych zasad. Nie ma problemu. Dwa razy dnia sprzątamy. 10 osób za tydzień, no to nie było 3 stron. Proszę, czy po kolei, bo ja mam jeszcze kilka pytań. Chodzi mi teraz tak, sprawa kosza na śmieci, tutaj budynek Warszawianka. Lokatorzy zgłaszają, że jest problem, tak, ale pytają, czy będą mieć odrodzone to. Ale ja chciałam przypomnieć, że to po prostu teraz jest temat sprawozdania. Aha, rozumiem, dobra. Jeżeli ktoś ma jeszcze właśnie jakąś sprawę dotyczącą sprawozdania, a potem przejdziemy do spraw. Nie ma sprawy. Znaczy tak, Panie Wójcie, ja tak a propos tej dyscypliny w zakresie wydawania pieniędzy publicznych, ja chciałam zapytać, bo tu jest mowa cały czas o Domu Kultury, więc sprawozdania to dotyczy. Tam jest umieszczony billboard. Kto na to w ogóle chciał wydać pieniądze? Proszę Państwa, to nie kosztuje złotówka ani dwa. Nie bardzo wiem, po co to jest w ogóle umieszczone na Domu Kultury. Jaki billboard? To powinno się tylko chyba cieszyć z tego. Billboard czy coś takiego. Nie bardzo rozumiem, bo cieszylibyśmy się z nowej drogi, ale wiesz, wyjaśnią reklamy dla nas. To jest bardzo duże, to jest wielkości tej ściany. Nie bardzo wiesz, na co chodzą. Dalej. Pani przewodnicząca odpowiada, jeżeli dom kultury. Proszę o ciszę. No ja się dziwię troszeczkę takiemu pytaniu w tej chwili, bo przede wszystkim no myśmy tu wspólnie o tym, Państwo przede wszystkim wspólnie zdecydowali. Pani przewodnicząca,
ja nie jestem w stanie omówić w szczegółach projektu budowlanego. No właśnie, no, a pani ma obowiązek. Ale się nie przepraszam. Tu żeśmy dyskutowali ile o nagraniu, a tam billboard to nie było jakieś złotówka. Przepraszam bardzo. Proszę pani, jest to, przypominam, finansowane w 50% z progu. Tak, pani to weźmie pod uwagę. I XXI wiek wymaga tego, żeby iść do przodu, a nie do tyłu. Jeżeli jest to dom kultury, to muszą być odpowiednie sceny, musi być odpowiednie nagłośnienie i modą XXI wieku, a regułą XXI wieku to będą billboardy. Billboardy, które służą temu i to jest normalna sprawa pana przewodnicząca na uroczystościach powiatu, województwa, gdzie przy imprezie jednocześnie jak pani nie dowidzi kogoś, to może pani ujrzeć go na ekranie i pani przewodnicząca, pani powinna się z tego cieszyć, bo informacje, jakie uzyskujemy w tej chwili i zachwytów mieszkańców spoza terenu gminy, Gminny Ośrodek Kultury będzie po prostu czymś wyjątkowym, nie tylko w powiecie, ale w województwie. Tak, tylko czy nas na to stać, panie wójcie, powtórzę to jeszcze raz, bo na pewno po 50% daje gmina. Państwo radni, że tak, no nawet nie wiem, czy mamy zadłużenie, gdzie portret wielkości tej ściany, na którym widziałam reklamy jakieś tam leciały, chyba próba była robiona. Nie wiem, czemu to by tu służyło raz na to, że nie będzie to służyć temu, żeby leciały reklamy, tylko żeby to urządzenie działało podczas imprezy. No bo skoro. A imprez ile będzie? Skoro. Proszę panią, może być co tydzień, może być co dwa. Po to jest kultura. Po to jest ta kultura. No bo skoro pani pyta, po co billboard, no to można w ślad za tym zapytać, po co to zadaszenie na zewnątrz. No chyba po to, żeby to wszystko uatrakcyjnić, ulepszyć, udoskonalić. No ja nie rozumiem tego, bo dyskutowaliśmy na ten temat, bo teraz jest to taka pieniędzy. Złośliwość, nic nie, więcej. Nie było mowy, czy państwo coś jeździ na tym billboardzie? Nie. Panie przewodniczący, jest to propozycja przenieść do Majkowa. Nie ma problemu. Nowa, odnowiona sala. No proszę, bardzo dobrze, że pani przewodnicząca jest zainteresowana tymi wydatkami, tylko że po trosze jest to strasznie spóźnione. Działo się to wszystko w sposób transparentny, tak? Skoro nie było czasu, nie mieli państwo czasu zadać sobie trudu, żeby zapoznać się z projektem, nie wymagamy tego, ale z pewnością globalną kwotę z kosztorysu była tu powielokroć przedstawiana na tej sesji, na sesji rady. Była. Były znane koszty. Wiedzieliście państwo dokładnie, jaki jest koszt po przeprowadzeniu przetargu. I wtedy te kwoty no, nie budziły zastrzeżeń. Jeżeli udało się za te kwoty zrobić coś ekstra, jeżeli takim ekstra wydatkiem jest billboard, no to chyba chwała za to, że się w ramach tych pieniędzy udało to zrobić. Prawda? Jest to doprawdy za późno. I jeżeli tak będziemy w ten sposób sprawy przedstawiać, to jakąkolwiek byśmy inwestycji nie przeprowadzali, jakikolwiek zakup byśmy nie zrobili, to zawsze po czasie będziemy robić. A czy nas na to było stać? Czy jest na to nas stać, to należy przed rozpoczęciem tego zakupu o tym dyskutować. I dyskutowaliśmy w sposób gremialny, została tutaj podjęta decyzja, że w to wchodzimy. A dzisiaj, co niektórzy próbują troszeczkę w obłudny sposób
stawiać się w roli obrońców, że no, my tutaj ten pomocy tego uciśnionego narodu biednego, że nas jednak na to stać nie było. Tak się nie robi. Dokładnie, bardzo żałuję. Ja w tej chwili rzeczywiście będę bardzo dokładnie z tą komisją budżetową sprawdzać projekty, bo w takim razie wydaje mi się, że to jest wszystko takie, państwo sobie jakąś uchwałę, my się nie znamy na cenach. Nie wiemy, ile jest kurtyro, gdzie kafelki, nie kafelki. Tak jak będziemy dokładnie projekty analizować, sprawdzać i krytykować wszystkie. Zachęcamy, gorąco zachęcamy. To jest raz. Dalej. Chciałam się dowiedzieć, a propos też była mowa o działki, że są niesprzedane koło no, obecnego sklepu Biedronka. To ile sprzedaliśmy tych działek? Jedną. Budowlaną, jedną, dwie usługowe. Jedną budowlaną, dwie usługowe, tak? Oprócz tych usługowych. Tak, tylko z tego co ja pamiętam, a mam nadzieję, że się nie mylę, to na działalność mieliśmy przeznaczoną tylko jedną działkę. A teraz też są dwie. Znaczy to jest pytanie takie, na które nawet z marszu to należałoby, wie pani, zasięgnąć informacji. Wydaje mi się, że jest jedna usługowa. Jedna była na działalność na rok. Wielkości chyba 34. Dwa razy budowlanej albo trzy razy. No bo nie dziwię się, że mieszkańcy nie chcą kupować. No ale czemu to ma służyć? No właśnie, musimy nie powiedzieć. Raz, że z tego co wiem była jedna na działalność, teraz widzę, że co mówię. Dwa, nie dziwię się, że mieszkańcy nie kupują, skoro mają mieć na terenie zaraz pod nosem Biedronkę, gdzie będzie stacja benzynowa i tak dalej. Więc plan zagospodarowania przestrzennego, który pokazany do studium, to wyglądało to bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dlatego mówię, to jest mniej więcej tak jak z tym banerem. My tu oglądamy, działka była tylko w rogu, reszta była piękna, droga taka po skosie, dalej były działeczki piękne. W tej chwili wielka landara stoi, Biedronka, cała niech będzie, niech ludzie mają Biedronkę, dlaczego nie? Tylko trzeba było to przemyśleć, bo to w tej chwili sobie nie wyobrażam, że ktoś obok tej wielkiej Biedronki kupi sobie działkę, no tylko na to leżały. Ale sprzedam może pierwszy był. Proszę bardzo, pan zastępca. Pani, bo wiecie państwo, no bardzo dobrze pani przewodnicząca zauważyła, że na sesji w ogóle plan miejscowy był uchwalony i widzieliście ten plan. Tak. Chwała za to. Przepraszam, przecież państwo. No, ale z dalszej dalszego tekstu wypowiedzi wychodziłoby na to, że tu gdzieś coś się wydarzyło dziwnego, w sposób magiczny. Te działki pod usługi się rozmnożyły, tak? Nie wiem, czy wójt spowodował niczym czarodziejskiej różdżki, że z jednej zrobiło się pięć. Bo nie wiem, bo no przecież te tereny się nie powiększyły. Te tereny się nie powiększyły. Ale właśnie to teraz jest. Moment, panie przewodniczący. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli chcecie państwo dokładnie znać, ile było tych działek, nie jesteśmy w stanie z pamięci wiedzieć, ile w każdym na tych kilkunastu planach miejscowych, co mamy, gdzie ile działek jakich było przeznaczone. Nie wiem. Możemy to sprawdzić za 5 minut, dostaniecie dokładną informację. Na pewno nie jest to więcej działek, niż było zatwierdzone w projekcie to podziału niż było, bo jeszcze moment, systematyzuję, może zbyt chaotycznie mówię. To, co państwo żeście tutaj oglądali, widzieliście jeden wielki teren, jedna działka chyba. To nie było, nie widzieliście żadnych działek tam przecież. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Nawet droga była zaznaczona. Ale moment, nie wiem, czy chcemy teraz się przekrzykiwać, czy chcemy posiąść rzetelną wiedzę w tym temacie. Każdy bierze odpowiedzialność za słowo. Nie tylko przede wszystkim przed wyborcami. To, co żeście państwo tutaj widzieli, to była praktycznie jedna działka, bo teren ogródków działkowych to była jedna działka. Państwo widzieliście projekt planu miejscowego, czyli plan zagospodarowania, tak? I my w uchwale o zatwierdzającym plan miejscowy pisaliśmy, że działki budowlane to mają mieć nie mniej niż, tak? 1200. Już nie wiem tam ile, nie mniej niż, powiedzmy od drogi parametryśmy podawali nie węższe niż, to były takie określenia. Były zaznaczone tereny usług, były nieprzekraczalne linie tych terenów usług zaznaczonych, były naznaczone tereny dróg, nieprzekraczalne linie tych dróg i były zaznaczone tak tylko dla poznaki, tak jak wyszło proponowane linie podziału, działek. Ale to są proponowane linie podziału. To, czego nie można w ramach planu
przekroczyć, to były drogi wyznaczone konkretnymi liniami i tereny, przeznaczenia czy na usługi, czy na mieszkaniówkę, czy na drobną wytwórczą. I to zostaje, to jest nienaruszone. Jeżeli my na tej działce, żeśmy zaplanowali, na tych terenach usług, tak, nie wiem, załóżmy teraz, brakuje tego planu, bo było hektar terenów usług i żeśmy w projekcie podziału, że to będą na przykład trzy działeczki, ale ktoś kupił cały ten hektar i on sobie zrobił z tego, nie wiem, pięć działek. Może tak zrobić. Jeżeli my na całym tym kompleksie uważaliśmy, że no, zrobimy może na tym działeczek tam 30, zrobiliśmy projekt podziału, wyszło 45 dla zakupu. To jest takie, powiedzmy, to są cyfry takie oderwane od rzeczywistości. Ale można. My żeśmy w planie przesądzili tylko, że działka ma być nie mniejsza niż i nie szersza niż. Jeżeli ona będzie szersza czy węższa, ważne, żeby jak były te tereny usług naznaczone wtedy na tym projekcie, nie wyszły na mieszkaniówkę. I one nie wyszły. Po sąsiedzku obok tych terenów jest teren mieszkaniowy. I w planie, żeby no, został zrozumiany. I w planie został wyraźnie teren mieszkań, zabudowy mieszkaniowej oddzielony od terenu usług i on tak pozostał. O centymetr z pewnością nie jest przesunięty teren mieszkaniowy. Także tutaj to prawda. Czyli rozumiem, że co działki pod zabudowę taką prywatną, to są niepodzielone do tej pory, gdzie kto sobie pójdzie, to sobie weźmie? Czy... W momencie, kiedy był plan zatwierdzany, nie było żadnych działek. To była jedna działka. Plan został ustalony, zatwierdzony i dopiero były dzielone działki. I podzieliliśmy te działki. Państwo żeście tego podziału nie widzieli. Szanowny panie, jak ja dobrze pamiętam, panie głosowały za przyjęciem tego planu miejscowego. To, co w tej chwili jest wykonane w tym planie miejscowym, to, co w tej chwili się wykonuje na działce, to, co się buduje, jest zgodne z planem miejscowym, czyli między innymi zgodne z paniami decyzji. Pan ja jak zwykle odwraca kotagonem, nie to mi zupełnie nie chodzi. Chodzi mi o to, że mieliśmy pokazany podział. Oprócz załącznika graficznego, pani przewodnicząca, był opis bardzo gruby, bardzo długi, w postaci uchwały, gdzie były podane powierzchnie, gdzie były podane gabaryty budynku i również na terenie usługowym. To trzeba było wszystko przeczytać, to trzeba było wszystko przeanalizować. Jeżeli były wątpliwości, wprowadzić swoje wnioski, uwagi. A dzisiaj dzisiaj wójt wykonuje to, co między innymi panie Panie, przede wszystkim się zgadzam, ja nie krytykuję, tylko zadaję pytanie, ile sprzedaliśmy działek, ile pod zabudowę i tak dalej. Dalej, mieliśmy pokazane i na planie wyglądało to bardzo ładnie. Ile działek jest pod zabudowę, natomiast to, co nie wiem, ile jest działek pod... Mieliśmy plan, na rok, na działka w samym rogu była pod działalność. Nie byłam zainteresowana. No przecież było ogłoszony przetarg. Droga była ogłoszony przetarg. Właśnie chciałem w tej kwestii. No, zadaję pytanie, chcę się dowiedzieć. Ale proszę się nie przeciąć. Nie znacie chęty, żeby na tej działkę było nasze. Dopiero w następnym przetargu. Także każdy miał szansę, mógł wcześniej się zakupić tę działkę i budować. Natomiast pani przewodnicząca, pani się nie kompromituje. Nie uchwala się planu miejscowego. Nie uchwala się planu miejscowego. Rozmawiałam z panem, panie wójcie, nie zadałam panu żadnego pytania. Proszę. W planie miejscowym musi być elastyczność. W planie miejscowym zaznacza się tylko drogi, natomiast działki się opisuje, w jaki sposób można dzielić. I to, co powiedział pan zastępca, od do. Nie można narzucić właścicielom gruntu, że mają zrobić tak czy tak. Nie może to być sztywne. I w tej chwili to, co jest wykonane, jest zgodne z zapisami planu miejscowego. Panie Wójcie, pan się marnuje w naszej gminie. Naprawdę. Bez komentarzy. Nie wiecie państwo, proszę. Należy przejść oddać prawdzie. To, co żeście widzieli, być może tak się wydawało, że widzicie działki podzielone. Widzieliście proponowane podziały. Proponowane podziały. To jest całkowicie przerwane kryzysu. Proponowane podziały. Ale ja nie wiem, jak dotrzeć, żeby była pani skłonna.